moi drodzy, wiele wpłynęło różnych kondolencji. Nie chcę wszystkich czytać, bo dlatego, że to będzie długo trwało, ale chciałbym tylko zaznaczyć, że wielu dzisiaj i biskupów, księży, kapłanów, zakonników, franciszkanów modli się i sprawuje Eucharystię, w której my też uczestniczymy. Chciałbym zwrócić tylko na kondolencje, które otrzymałem od księdza kardynała Mariana Jaworskiego, który się z nami łączy teraz, czy też wczoraj wieczorem dzwonił arcybiskup rozumnego kościoła w Ukrainie, Dymitry, który tutaj reprezentuje ojciec Igor. Wiele to jest też taka, myślę, że wielka radość, że śmierć nas też łączy i daje nam jeszcze większe pragnienie tej modlitwy. Pragnę podziękować szczególnie Bogu Wszechmogącemu z dar mamy, która, tak jak wspomniał ksiądz proboszcz, była bardzo taka pokorna, cicha, ale bardzo wierząca. Dziękuję księdzu arcybiskupowi za nie tylko za dzisiejszą Eucharystię, za tą przepiękną homilię, ale też i za takie wsparcie, szczególnie w te ostatnie miesiące, kiedy rzeczywiście mama bardzo cierpiała i, no i też to wsparcie odczuwałem, szczególnie od siebie, księdza arcybiskupie. Dziękuję wszystkim kapłanom tutaj obecnym i tym, którzy się modlą, ojcom franciszkanom, wszystkim siostrom z zakonem. Wiem, że bardzo wielu z was podołało wiele kilometrów, kto z Kijowa, kto z Żytomierza, czy z Chmielnickiego, czy z innych stron. Wiem, że poświęciliście czas i niech wam Pan za to wynagrodzi. I dziękuję za waszą obecność, za waszą modlitwę, za to, za te słowa też wsparcia. Dziękuję franciszkanom przede wszystkim tutaj na ręce ojca prowincjała, obecnego Mariana, naszej prowincji krakowskiej, do której ze Staszkiem należymy. Szczególnie tutaj chciałbym podziękować braciom z kościoła świętego Antoniego z Lwowa, którzy tak, no, tak bardzo nas wspierali i wspierają. Dziękuję tacie, który opiekował się mamą, bratu Staszkowi, Krzysiowi, z rodziną Marysi, kuzynce Alinie, która ciągle opiekowała się rodzicami, szczególnie w ostatnie tygodnie, to cały czas była przy mamie. Dziękuję najbliższej rodzinie, sąsiadom, wszystkim, którzy bardzo, szczególnie teraz, ostatnie te tygodnie nas wspierali i pomagali. Dziękuję dzisiaj wam tutaj wszystkim obecnym, publicznie zebranym, kochani wierni. Dziękuję też dyrekcji szkoły numer 3, która dzisiaj zrobiła też krótsze lekcje, aby dzieci, młodzież mogła uczestniczyć w tej uroczystości pogrzebowej. Niech za waszą obecność, tak jak wspomniał ksiądz arcybiskup w homilii, że taki pogrzeb jest takimi może małymi, ale bardzo mocnymi rekolekcjami adwentowymi, które nas uczą takiej ufności, ale też pokazują nam naszą przyszłość. Niech to wszystko będzie na chwałę Bożą. Myślę, że mama już tam w tej chwale uczestniczy. Tak krótko na koniec chcę powiedzieć, że ostatnie słowa, które mama powiedziała, to była prośba o Komunię Świętą. I to jest, myślę, że to, czym żył. Wszystkich biskupów, kapłanów, zakonników, franciszkanów, siostry zakonne, gości przybyłych z daleka, najbliższą rodzinę pragnę też zaprosić po uroczystości na obiad, tak żeby nikt nie wracał do domu głodny, który będzie w restauracji Papillon, tutaj miejscowych, czy księży z dekanatu. Proszę, żeby też pomogli, wskazali drogę. To jest akurat po drodze, mniej więcej po środku między domem rodzinnym a świątynią parafialną, także zapraszam na ten obiad w imieniu całej rodziny. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję. Wieczny odpoczynek, radźcie też Panie.